świat każdego dnia pędzi do przodu, a my dzisiaj siadamy przy kawie do 175. odcinka Luźno przy kawie. Cześć, witamy was bardzo serdecznie w naszym podcaście w składzie. Adam Borodo, Maciej Welc, Adam Subina i Jakub Ścizg. Dzień dobry. Dzisiaj w pełnym składzie wyjątkowo. Ale piękne te animacje są na początku. Ładne, to tak dla tych słuchaczy ze Spotify'a, którzy nie widzą, co na YouTubie się dzieje. Mi się podoba ta sekwencja, że siedzimy przy kawie, w podcaście luźno, przy kawie. To takie, ale że to się rymuje, nie? No, że się kawie, nie, Adam, kawie do kawie. Adam takim głębokim głosem zaczyna, nie powiem tam jak głębokim, ale Adam głębokim no, głosem mów, zaczyna. Nie każdego dnia będzie do przodu. Tak. I Adam to tak filozoficznie, niczym Gombrowicz w swoich książkach, więc to jest bardzo głębokie i nie zmylcie ten ton początkowy Adama, byście nie byli zmyleni. To nie, był entuzjastyczny, to był jakiś taki, inaczej trzeba byłoby wybrać. Dokładnie tak, ale oczywiście nie będziemy w takim filozoficzny. Tak, filozoficzne, oczywiście. Spokojnie, ton podcastu się nie zmieni, zaraz będzie. A czy Adam, powiedziałeś, który to jest odcinek w serii? 175. Ale... A, który w serii? O to... Sezon 7, odcinek 5. Okej, okay, to dziękuję za wsparcie. Zawsze dobrze, dobre jest to, że mogę na was liczyć. Już? Ale 21 marca. Nie robiłeś tej marka, nie, ale to dobrze, bo ja sobie tym zrobię. Jakaś tam dzisiaj. Tak, no już wiosna. Astronomiczna? Nie, poczekaj, bo ja mam... Astronomiczna jest 20 chyba. Ja mam dokładnie zapisane, jakie, bo chciałem się właśnie z tym z wami podzielić, tylko pozwólcie, że ja sobie tutaj przyklikam Twittera. Ja mam dokładnie zapisane i zapisane u siebie na Twitterze. Nie będę tego pokazywał, bo może ta osoba sobie nie życzy, ale... Wstępiła do internetu to. Wyróżniamy 5 rodzajów wiosny, nie wiem, czy wiecie. No jak tak, pięć, no. Meteorologiczną od 1 marca, pierwszego? Astronomiczną, tak, od 20 marca, kalendarzową, czyli dzisiejszą, kiedy dla was nagrywamy, jesteśmy z wami na żywo, 21 marca. I od kilku dni jest wiosna termiczna z temperaturą dobową powyżej 5 stopni i przed nami jeszcze wiosna fenologiczna, która pojawia się wraz z kwitnięciem drzew owocowych i pierwszych liści. Mam nadzieję, że wiosna będzie też fenomenalna. Znaczy, panowie... Czekaj. Jesteś nieprzygotowany. Ale chciałem tylko powiedzieć, nie wiem, czy to jest ten czas. Jest 20:38, na szczęście dzieci nas może nie słuchają. W niedzielę był przekozak, mianowicie nie musiałem jechać do pracy. No to kozak. To jest... Tak, no to był kozak, bo mogłem odpocząć. Pierwszy raz od długiego czasu, weekend nie miałem zajęć. I na porczu, czyli na werandzie, czyli na moim desku i obojętnie, gdziekolwiek będziemy rozmawiali, dokładnie. Siedziałem, bo było 19,5 stopnia, siedziałem na konstrukcji. W sensie, na konstrukcji? Tak, okay. W sensie nie na konstrukcji ale domu. Ja co tam robiłeś? Jakiś narkotyk? To mówię, siedziałem na ale, panowie, ja próbuję jakby normalnie powiedzieć. Miałem zdjętą koszulkę, miałem zdjęte spodnie, więc było pełne, pełne Playboy to, show. To nigdy nie mówi, tak? Że siedzisz w gaciach, to że na konstrukcji? Tak. Okay. Jak siedzisz w gaciach, to mówisz, że siedzisz na konstrukcji. Rozumiem. Nie wiem, kurwa, kiedy się urodziłeś, Kuba? To nieważne, ale było tak przyjemnie, że po prostu wiosna, dziękuję bardzo, że już przyszła, więc z LPK Adam filozoficznie zaczął, chociaż to tak może wiosennie, może Adam nostalgia wiosenna ciebie ja złapała. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy z tego, że wreszcie temperatura dobowa jak tu jest powyżej 5 stopni wreszcie i ja uwielbiam, moja ulubiona temperatura generalnie do życia i funkcjonowania to jest 15, między 15 a 20 stopni, więc w weekend... W ostatnią niedzielę nie złapałeś niestety w idealnym momencie Macieja rozbierającego się, natomiast to spokojnie na Flat White'cie będzie więcej tego. Natomiast kończąc tylko ten przedługi wątek pogody, to nie, no, mieliśmy czat przyjemny, musi być. Przyjemny spacer z Tosią w weekend i generalnie pozdrawiamy Tosię. Pokorzystaliśmy trochę z tej pogody i z życia na zewnątrz. Ale Adam, pytanie zasadnicze jest takie, myślę, że chłopacy się zgodzą, jako że jesteśmy w składzie trzech pełnych, jesteśmy... Czterech, przepraszam, byliśmy w trzech, a jesteśmy w czterech, w tym naszym pełnym składzie. I pytanie jakby dotyczy tego, czy na wiosnę jest również Formuła 1. Właśnie pierwsze Grand Prix było trzy tygodnie temu. Ale tak, no. No nie, jakby nie chcę, Adam, żebyśmy ciągnęli, tak, tylko nie, jest proste. Ja miałem zero-jedynkowo. Bardzo przyjemny weekend z Grand Prix Arabii Saudyjskiej, więc to dobra, bardzo to się też rozbiera, bo to gorąco od tych lamp. Były jeszcze potem jakieś inne mecze, chyba Premier League jakieś grało, ale to później. Nie, sorry, była... Premier Morawiecki z premierem. W
Dzień dobry, witamy w podcaście Luźno przy piłce. Nie, chyba nie. Real Madrid grał z... komentatorze Adam Brodo. Real Madrid grał chyba z Barceloną i 2-1. La puta Madrid. To... Clásico. El Clásico, La Liga. Przegląd sportowy w trybie super speed. Super speed, co się wydarzyło tam? To może przejdźmy do jakichś tematów, bo w sumie tak nawiązałeś do formuły, więc tak nawiązałeś troszeczkę... Minimalnie do tematu związanego Przepraszam, z motoryzacją, więc ja robię drodzy słuchacze, naprawdę nie wiedziałem, nie patrzyłem w tematy Adama i nie wiedziałem, że jest przygotowane. Bardzo was przepraszam. Adam, proszę, tak markujemy, the floor is yours. Słuchajcie, luźno przysmarza trochę wchodzi, więc ja też bym przysmarzył, możesz wrzucić troszeczkę dżingiel nawet, albo nie wrzucisz. Czekajcie. Super. Bardzo krótko, bo chyba już mieliśmy przyjemność rozmawiać trochę o tym temacie, natomiast ten temat wraca jak bumerang, czyli dotyczący zakazu silników spalinowych po 2035 roku. Mieliśmy sytuację taką, że była taka ulga w tym zakazie, że manufaktury samochodowe, które produkują poniżej 10 tysięcy spalinowych samochodów rocznie, będą mogły produkować mimo wszystko i tak te samochody spalinowe z tak zwanym tym internal combustion engine, czyli po prostu z zwykłym spalinowym silnikiem. Czyli na konstrukcji. I sytuacja wygląda w ten sposób, że to dotyczyło tak głównie, to był zakaz jakby, z który bardzo zhejtowali Zieloni, że to jest jakby i tak furtka dla, znaczy Partia Zielonych i aktywiści jakby z Greenpeace'u i z różnych organizacji ekologicznych, że to jest taka furtka dla bogatych, żeby oni mogli sobie kupić Ferrari, Lamborghini, Pagani, wszystkie te topowe marki, Aston Martin, samochody sportowe, żeby mogły. Później Unia Europejska to zniosła ten zakaz, znaczy ten zakaz jakby stał się zakazem pełnym. Natomiast teraz jest sytuacja taka, że w sumie główne marki powiedziały, że no halo, halo. Doszliśmy do konsensusu między innymi właśnie z Formułą 1, ale też z innymi z motorsportami, że jeśli zrobimy tak jak obecna amerykańska seria IndyCar ma, tak, że ma w pełni samochód, znaczy paliwo biofuel, czyli to jakby z kompostów, inne takie. Z ogórków, z oleju, po frytkach, wiadomo. Z wódeczki, tak, i z ziemniaków. Więc pomidory ci się zestarzają. No i wlewasz. To spytali się, czy jeśli będzie taka, jeśli te paliwa będą zeroemisyjne, to czy będą legalne? No i okazuje się, że jednak Unia Europejska, która tak pchała te samochody elektryczne, teraz robi krok wstecz, nagle mówi, że no w sumie generalnie to do sportowych samochodów się tyczy, nie? No i teraz się zaczyna dyskusja, ale momencik, jakbym mojego Land Rovera wlał, albo jakiś tam inny, albo do mojego Golfa wlał biofuel, który będzie działał, to będę mógł jeździć spalinowym samochodem, czy nie? Czy więc jeździć, teraz... jeździć będziesz mógł. To nie było wątpliwości, czy będziesz mógł jeździć. Ale chodzi też o zakaz sprzedaży, tak? I chodzi o to, że teraz, że jakby będzie można jednak... Nie produkcji? Czy to nie jest zakaz produkcji rejestrowania nowych samochodów? Nie, wiem, ale na pewno sprzedaży. Nie, bo to właśnie, znaczy tutaj Maciej, Adam ma rację, bo tutaj chodzi generalnie o zaprzestanie jakiejkolwiek sprzedaży samochodów spalinowych, a no zakaz sprzedaży samochodów spalinowych jest równoznaczny z brakiem jego produkcji, tak? No bo ale to nie sprzedasz go tylko w Unii Europejskiej, ale sprzedasz go gdzieś indziej tak naprawdę. W 35 będę jeździł moim... Nie, nie, to będziesz mógł jeździć. To jakby prawo nie działa wstecz, one ci nie pozwoli, ale może się okazać, że znowu przez jakiś creepy zestawy przepisów okaże się, że nie będziemy mogli wjechać do centrum Gdyni, centrum Gdańska na przykład, tak? Bo będzie tylko... Nie zamierzałem jechać. Oczywiście, że tak. Nie no, ja rozumiem, że nie zamierzałeś jechać, bo jakby... Ale... Na szczęście teraz okazuje się, że Maciek, jednak będziesz mógł sobie kupić nowe, po 40 latach nowego Peugeota, który będzie dalej spalinowy. Myślę, że nie będzie. Zaraz, ja znaczy, nie rozumiem. Spalinowy, znaczy, spalinowy, ale będzie musiał być... Ale przed 2035 będzie musiał sobie kupić ten spalinowy samochód. Nie, że po 2035 już teraz jednak tak. O ile będzie na ogórki jeździć. O ile będzie zasilany paliwem syntetycznym, zwanym takim e-paliwem. Tak. A gdzie można teraz kupić syntetyczne paliwo? E-obywatel, musimy zadzwonić do pana Obajtka, on pewnie wie. On chyba nie ma takiego w swoim tym. O, jak na wszystkim, na czym wywąszysz pieniądze, z które możesz wyciągnąć od polskich obywateli, to na pewno już jest rozwiązane. Na sklepie Orlenu może znajdziemy coś. Jeszcze nie wiem. Tutaj będzie można na hot-dogach jeździć. Nie wiem, gdzie będzie dokładnie i jak to będzie wyglądało, powiedzmy, z tymi biopaliwami. Wiem, że no właśnie podałem tutaj amerykańską serię wyścigową IndyCar, która ściga się na właśnie tych zeroemisyjnych paliwach. No i chłopaki normalnie dają radę, więc jak dobrze, to jest dobrze, dobrze robią chłopaki. Więc jak kiedyś to jest możliwe, zastanawiam się, dlaczego Unia nie poszła najpierw w te... To pytanie jest podstawowe. Czy Formuła 1 będzie się ścigała na
paliwach syntetycznych. Tak, to już było postanowione wcześniej, że generalnie do 2030 już w pełni syntetyczne one będą. Dobrze, a czy jest możliwa ścigania będziesz się dalej oglądać to wtedy? Jakieś jakie tak. To było efektowne w 58 sezonie Formuły 1 na Netflixie, dokumentu Formuły 1 na Netflixie, jak pokazują, że jeden w drugiego pieprznął i wybuchło, bo tam baterie się wysypały. Wiesz jakie co, to by było efektowne i efektywne? W dokumencie na Netflixie wypadek jednego z kierowców, który stanął w płomieniach i... Znaczy problem jest taki, że wyjść... tak jak mówię i tutaj też jeden ze słuchaczy na YouTubie podzielił się tym, niestety nie miałem okazji oglądać i wciąż Adam nie kliknąłem. Klikam jakieś reality show o jakiejś kurwa zabawie w dżungli, ale niekoniecznie obejrzę sobie tą F1, który mi się i tak kręci w rekomendowanych, chyba tylko dlatego, że też podsłuchują. Ja, bo może kogoś to interesuje, jeżeli chodzi o to syntetyczne paliwo. Mhm. Zapytałem Binga, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, czy można w Polsce je kupić. Nasz chat Bing, który bardzo lubimy. Tak. Bing tutaj mi odpowiada, że rozważana jest Copilot, produkcja w Polsce paliw syntetycznych. Przez Orlen, czy nie? Nie zapytałem o to. A poprawne politycznie. Ale trwają prace nad rozpoczęciem produkcji paliwa BTL, Biomass to Liquid, czyli paliwa syntetycznego z biomasy. To jest chyba to mniej więcej o czym mówisz. U nas masy bio i ciemnej masy jest dużo. Dużo ciemnej masy, ale Bing odpowiada mi, że na razie chyba nie wie, czy to jest na rynku krajowym i nie znalazł tego. Ja się nie dziwię, bo tutaj ciężko się doszukać, co jest na naszym rynku, co nie jest. Nasz researcher niestety tutaj... Ja akurat dobrze podaję źródła. To daje takie zielone światło na to, że będziemy jeszcze mogli... Zapraszamy do komentowania. Jako fani motoryzacji jeszcze posłuchać starych, normalnych silników, a nie tylko z suszarkami będziemy jeździć. Znaczy Adam, ty zawsze mówiłeś, to dla tych słuchaczy, którzy do nas dołączają, albo znaleźliście nas w jakichś rekomendacjach, bo może w końcu ten algorytm podpowiedzi podcastów dobrze zadziałał. Adam jest takim zwolennikiem tego, że V8 musi dymić i musi buczeć i tak dalej i to żadne prawda. Elektryki, jedynie elektryk to może być, nie wiem, Lego sterowane telefonem na przykład, tak? Jakaś formułka taka. Telewizor ewentualnie. Albo telewizor oczywiście, telewizor tak. Elektryczny. Elektryczny, tak. Kuchenka, czy suszarka, ten, ale, dokładnie, pralka, ale samochód musi dymić, musi palić, bo i musi brzmieć, kto bogatemu zabroni żyć bogato, nie? I dymić. I dymić. Dokładnie. Ale na biopaliwie tym już później. Znaczy ja, Adam, jakbyś chciał, to ci dam olej od frytek, więc jakby no problem. Wszystko do załatwienia. Dzisiaj się radiowy głos zrobił. Dobrze, to jeżeli zostajemy w tym temacie, to chyba ja bym chciał... Chyba czytasz dzisiaj tutaj końcowy segment. Prawie tak, bo już sobie nastawiłem głos, wracam powoli do żywych po non-stopowym gadaniu, ale ja chciałem nawiązać, posłuchajcie panowie, do reklam. Okej, okay, ale takich reklam... Nie, różnych reklam, bo które reklamy kojarzą nam się najbardziej z personalizacją tego, co otrzymujemy, kiedy... przeglądamy, tak? No reklamy chyba w media social mediach. Media społecznościowe, tak, tak naprawdę w internecie. Znaczy, ci, co są z nami i nas oglądają, byście chcieli, to polecam sobie wejść do Google Ads i tam jest twój profil. Zresztą my to na zajęciach będziemy robili, więc to i tak nam wyjdzie, ale jak sobie wejdziecie w Google Ads, to możecie zobaczyć profil i możecie zobaczyć, na co jesteście targetowani jako użytkownicy Google'a. Teraz najprościej nam się wydaje, że jesteśmy w stanie zrobić reklamę w social mediach, która jest stargetowana na osobę, która się czymś interesuje, nie? I w takim założeniu nie powinniśmy przepalać budżetu, czy nie powinniśmy przepalać... Coś nas chciało. Mieścina, bo tutaj jest... Musimy odpiąć i wpiąć jeszcze raz Maciej kamlinka. Zobacz, robisz tak, tak i wraca z powrotem i zaraz będzie wszystko widać. Okej. Okay. Zaraz Maciej wróci, no niestety tak to dzisiaj tutaj u nas działa. O! Widzisz, pojawiliśmy się z powrotem. I problem polega na tym, że ta personalizacja, no, mamy dopasowaną reklamę i jest szansa, że jeżeli robimy jakąś reklamę, to ten budżet nie będzie w żaden sposób źle wydany, tak? I ta reklama nie będzie przepalamy cała. Na... I teraz mam do was pytanie, czy wyobrażacie sobie, żeby w telewizji, takiej linearnej telewizji z pilota, którą sobie otwieramy, te reklamy mogłyby być również do nas dopasowane? Telewizji linearnej? Linearnej telewizji. Poniekąd są dopasowane, biorąc pod uwagę, jakby, no one są dopasowane, biorąc pod uwagę, jaką stację oglądasz, o jakiej godzinie, tak, i to pod tą personę. Dobrze, ale bardziej mi chodzi o personalizację ciebie jako użytkownika, który siedzi w chacie, przełącza kanały, ogląda konkretne treści, przeszukuje wiadomości i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, myślę, tak jak w internecie przeszukiwałeś kable, to przez tydzień czy przez dwa widzisz reklamę kabli, załóżmy, tak? Myślę, że w telewizji zwykłej raczej nie, w telewizji internetowej jak najbardziej, bo tam te jakby przerwy mogą być chyba bardziej niestandardowe, ale w telewizji takiej stricte na kanale myślę, że nie jest to możliwe. Otóż czytałem ten artykuł, który ty, Adam. A poczekaj, bo jaki jest mój tok rozumowania. No, dawaj.
no, wszyscy oglądający o danej porze daną stację będą mieli wyświetlaną tą samą reklamę. No dokładnie, tak? Czyli etopirynę, bocian, no, RRSO 1800%, Rekinol, Rekinol, Prostanol. Tak. Dokładnie. No dokładnie. No to jeżeli jakby różne osoby oglądają, no to... Wszyscy mają tą samą reklamę. No, no to średnio spersonalizowane teoretycznie. Znaczy spersonalizowane pod kątem wydarzenia, czy tak, pory, tego, co pory oglądamy. Dnia dokładnie. I kanału. Czy tak. Słyszeliście kiedykolwiek o czymś takim, co się nazywa DAI? D-A-I. Ja słyszałem. Z języka angielskiego. Dzisiaj. Czyli Dynamic Ad Insertion. Jeszcze nie słyszeliście. Jeszcze... No więc... chętnie się dowiem. Już coś takiego testuje mój serdeczny kolega z czasów radia internetowego, pierwszego polskiego radia internetowego Estacja, której byłem prezenterem. I Michał Marcinik w Anglii stworzył już takie rozwiązanie dla radia FM czy radia digitalnego, w którym te reklamy są personalizowane pod użytkownika. Jakby w tym paśmie wiemy, co jest. I przyszedł czas na polską telewizję tak naprawdę. I wyobraźcie sobie, że Emitel, czyli firma, która jest odpowiedzialna za wydawanie koncesji, tak, i nadawanie sygnału cyfrowego, wraz z... O Jezu, zgubiłem się. Tak naprawdę wraz z... Emitel wraz z rządem daj. Chyba, obojętnie, nie daj, bo to nie chodzi o to tak naprawdę. Przepraszam, z giełdą papierów wartościowych jakby podjęli wspólne przedsięwzięcie uruchomienia tych spersonalizowanych reklam. To się w TVN już to uruchomił w zeszłym roku i to się nazywa Addressable TV w TVN-ie. I to w TVN-ie działało tylko w tym kanale internetowym tak naprawdę. Nie? No właśnie, a teraz będzie to działało, zostaje to uruchomione na testy i będzie to działało telewizji tej cyfrowej naziemnej, w kablówkach i w telewizji internetowej. Czyli ty, odbierając telewizję przez swój dekoder, będziesz miał możliwość otrzymania reklamy i tego, co cię interesuje. Czyli będzie zamienna reklama w czasie bloku reklamowym 5-minutowym, załóżmy na Polsacie, albo 45-minutowym na Polsacie. Tak. Będzie 45 reklam, które ciebie mają interesować. Ale wiesz co, patrz, ale to jest teraz świetny plan dla tych stacji telewizyjnych, bo wyobraź sobie, że oni mogą sprzedać jakieś 1000 razy więcej reklam. Wiesz, bo chodzi o to, że to, co ja zawsze powtarzam na zajęciach z marketingu albo na jakichś tam spotkaniach biznesowych, że i staram się przekonać, że te reklamy internetowe są zdecydowanie bardziej trafne, bo my jesteśmy w stanie trafić z tym przekazem do osoby. No i tak. W telewizji, takiej zwykłej telewizji, problem był zawsze taki, że ten budżet był celowany jakby, tak? Mieliśmy oczywiście ilość wyświetleń tego na podstawie oglądania reklamy, tak? Do niektórych badanie, ile osób oglądało daną telewizję, to są też te badania po programie, instytuty opinii publicznej badające dzwonią, ale też są specjalne skrzynki, które podłączają i badają tego statystycznego użytkownika, co ogląda i jak długo ogląda dane programy, tak? I jest to wiadome. Ale tutaj tak naprawdę dostajemy w końcu narzędzie, które realnie pozwoli nam spersonalizować też telewizyjną reklamę. Ja się tylko zastanawiam, kiedy to w końcu trafi tak naprawdę, bo technologia jest ku temu i jest możliwość. Czyli bo z tego, co czytałem, to bazuje na tym, że warunkiem jest to, że to jest na telewizorach, które mają połączenie z internetem, tak? Znaczy nie, na początku, a Addressable TV działało właśnie w ten sposób, bo musiałeś mieć telewizor podłączony do internetu. Okej. Okay. Przez TVN i przez Warner uruchomione już w zeszłym roku, ale Emitel będzie działał na tej zasadzie, że przecież naziemny sygnał cyfrowy jest niczym innym jak pakietem danych, który wysyłany jest za pośrednictwem bezprzewodowym, załóżmy, albo przewodowym sieci pakietu danych, tak? No jak masz telewizję cyfrową, no to ona tak naprawdę w formacie DVB-T plus i tak dalej, plus tam dodatkowym innym, rozszerzonym, wysyła nam cyfrowy obraz, tak? Że możemy w HD, w 4K oglądać i tak dalej. To jest nic innego jak pakiet danych, taki sam jakbyś wysyłał z komórki maila czy cokolwiek innego. Okay, czyli dane, na podstawie których będą personalizowane reklamy, pochodzą z Naszych telewizorów, z naszych wyszukań właśnie, telewizorów i miejsca, w którym jesteśmy. Okay, ale... Starałem się zgłębić temat trochę bardziej, bo oczywiście możecie powiedzieć, no ale skąd oni wiedzą, bo dekoder przecież nie podsłuchuje. No tak, no bo to nie jest tak jak na Facebooku, że analizuje moje polubienia, czy na Instagramie, to co oglądam, to co czytam i tak dalej. I oprócz tego słucha i wszystko wie. I teraz skąd
Te informacje biorą na system. Tutaj jest na jakby pan Maciej Stanecki, wiceprezes zarządu giełdy papierów wartościowych, mówi, że system ma docelowo działać na naziemnej telewizji cyfrowej, sieciach kablowych oraz platformach streamingowych. Umożliwia on nadawcom telewizyjnym podmianę telewizyjnych spotów reklamowych na dopasowane do zainteresowań odbiorcy. Razem z emitelem rozpoczynamy wdrożenie i testy funkcjonalności systemu i podmiar reklamy będzie dokonywać się na dekoderach po to, aby docelowo zbudować zasięg ogólnopolski i pozwolić reklamodawcom na projektowanie kampanii dopasowanych treści przez nasz system. Jeżeli oglądasz Netflixa, to w Netflixie dostajesz z dupy polecane programy samochodowe, tak? Przez to, że oglądasz F1. Przepraszam, Adam, bo to trochę się sługodny, ale nie chodzi o to. Jak otwieramy Netflixa, to każdy ma zupełnie inny rodzaj polecanych treści, które się pojawiają. Jak otwieram Hanki profil, to tam są z dupy jakieś programy, ale jak otworzycie u mnie, to tam same reality show, nie? Same zajebiste. Same najlepsze. Ja mogę otworzyć. Najlepsze. Nie, nie. I moje też są z dupy, bo są same reality show. Ale są ktoś... twoje z dupy, tak? No. Moje z dupy, tak. Z mojej dupy. Mhm. I... Kuba ma pewno same wyładowane golfa, a Maciej ma pewno jakieś koncerty metalowe i inne. Ale chodzi, ale jakby... Każdy z nas jest taki ale w całej wyjątkowy. Tej... Każdy jest inny. Kurde. Ale w całej tej sytuacji chodzi mi tylko o to, że to dopasowanie polega na podstawie twoich zachowań, tak, tego co ty oglądasz. I myślę, że jest, będzie korelacja, która będzie połączona na podstawie części wyszukań, bo... Jeden strumień danych połączony z drugim strumieniem danych i wykorzystanie chociażby do tego AI, tak, i połączenia kropek jedno w drugim nie będzie w tym wypadku problemem, tak? I ten marketing w końcu z połączenia wiedzy i umiejętności, że tak powiem, wyświetli nam to, co trzeba. Znaczy, mogę? No, mów. To też pewnie taki algorytm będzie trochę jak na Instagramie w Reelsach, tak? Na początku, czyli nie tylko te dane z zewnątrz, ale dane też z wewnątrz systemu. Jeżeli dana reklama jakby no, nie zajdzie, przełączysz ją, bo nie chcesz oglądać, no to wiadomo, że takiej reklamy nie chcesz wyświetlać, tak? Pewnie dłużej oglądane reklamy będą powielane i w ten sposób ta osoba użytkownika zostanie stworzona, tak? Pytanie, czy to może właśnie zostać tak robione, jak no, coś takiego jak pliki cookies w sieci, nie? Wiesz, wydaje mi się, co oglądasz? Wydaje mi się, że częściowo bo oczywiście, jeżeli będziesz podłączony do internetu z tym dekoderem, to dodatkowo ten pakiet danych, co oglądasz, będzie dostępny. Ale wydaje mi się, nie byłem w stanie dokładnie dotrzeć, za co przepraszam, bo ten research widać jest znikomy, ale jak to się mówi potocznie w Polsce, jak każdy jest specjalistą od wszystkiego, więc na chłopski rozum, jedne z danych, które będą posiadały te urządzenia, chociażby sieci kablowe czy streamingowe, to są, no, to są nasze dane, imię, nazwisko, wiek i tak dalej. Nie? Więc myślę, że też na tej podstawie będziemy w stanie adresować reklamę. Ale właśnie... parę osób na jednym... No to już się przepali. No. Wielki miks będzie, nie? Prawdopodobnie większość telewizorów będzie sprzedawana z kamerami i nie będzie można ich odpiąć. No, dobra, to okay, ten młody. Ale wiesz, dalej mnie... O dobra, siedzi teraz Zenek, dawajcie Zynkowi reklamy, nie? Temu ten browara daj. Dałeś żubra. O, posłuchajcie, weszło dziecko. Puśćcie reklamę tej gadających kwiatków, czy innego tam jakichś grających klocków. Zastanawiam się przede wszystkim ta kwestia właśnie takiej legalności tego, no bo jednak, wiesz, mamy komercjalizacja, Adam. I inne ustawy, które chronią właśnie prawa konsumenta, więc zastanawiam się... Ale jakie prawa, Adam? TikTok, wszyscy patrzą. Nie, ale Adam ma rację w tym, co mówi, bo jestem, ale Adam, w wypadku marketingowym ty posługujesz się tylko personalizacją i obronisz się tym, że dopasowujesz treść. Tak, ale w razie czego jakby, wiesz, nie wiem, czy pamiętasz, w którym roku to było, ale że jak miałeś iPhone'a i to wtedy Facebook wyskakiwał ci takie, czy chcesz tam otrzymywać tą personalizację, bla, 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 bla. I użytkownicy mieli wybór, mimo wszystko. Natomiast tak, pamiętam, to było reklamy 3 lata temu. Albo, tak, no tak. 2 lata temu. I analogicznie tu nadchodzi taka zmiana i teraz będzie po prostu pytanie, czy użytkownik dostanie możliwość wyboru, chce oglądać randomowe reklamy, czy chce oglądać po prostu spersonalizowane. Znaczy, wiesz co, ja myślę, że na pewno, tylko że będzie to tak jak ze wszystkim, czyli odpalić telewizor pewnego dnia, wyświetli się na wielkim ekranie takie duże regulamin, zmiana w regulaminie i będziesz do wyboru akceptuj, nie akceptuj, a za minutę zaczyna się twój ulubiony program. Więc znaczy, prawda jest taka, to nie możesz oglądać. No, tak, koniec tematu. Prawda jest taka, że jak przecież nikt nie ma telewizora, u nas to jest tylko duży monitor, co wisi na ścianie, bo przecież i tak tego nikt nie zgłasza nigdzie, żeby nie płacić abonamentu. My mamy po prostu duży monitor, taki duży, który wozimy ze sobą. To jest monitor tylko dla podcastów. To jest monitor tylko... Nie, to jest monitor do pracy, dokładnie tak. Tutaj jest go, ręka gadżeta i wtedy chowa się, znika i tak dalej. Czasami na płasku się kładzie, to wtedy można w pokaranie. To tyle, ale chciałem tylko powiedzieć o tym elemencie DAI, więc wy nie oglądacie telewizji tak samo jak ja nie oglądam telewizji, ale
Zwróćcie może kiedyś uwagę, jak będziecie z rodzicami siedzieli, a gdzieś ten telewizor będzie leciał, czy rzeczywiście zmienia się rodzaj reklamy, który się pojawia. Zastanawiam się tylko, na ile w jednym gospodarstwie domowym włączysz program, czy będą różne reklamy. Ja autentycznie wydaje mi się, że na 99% nie. Ale to może być śmieszne, nie? Przychodzi właściciel rachunku, to tak na przykład dorosły facet, co ogląda TVN Turbo, nie? Przychodzi dziewczynka, a tam Mensil, nie? Albo coś takiego, może być zresztą. Tak? To tylko różnie może być. Co to za tabletki niebieskie, nie? Pengra czy cokolwiek. Poprawy, nie, masz na zawołanie. Dobrze. To tyle. Chciałem, żebyście tylko mieli to krótko w głowie i ewentualnie zastanowili się, jest coś nowego, jest coś fajnego. Myślę, że warto zwrócić na to uwagę. Ja mam... Czy już zakończyliśmy tą sekcję? Ja mam mega tutaj pasujący do tego temat, więc mogę od razu o nim opowiedzieć. No bo jeżeli już mówimy o personalizacji reklam, to jakby to, że będą w telewizji personalizowane reklamy, to jest okej, ale jakby Tesco wchodzi na zupełnie nowy level. Możesz uruchomić artykuł. Tak, zaraz to zrobię. Tesco w Irlandii, no bo już nie w Polsce oczywiście, bo w Polsce Tesco już nie istnieje, stawia billboardy, które są personalizowane. I teraz one są na tyle personalizowane, że na kamerach ogląda ruch wokół billboardu copywriter cały czas, non-stop. Ale copywriter i prawdziwa osoba. Prawdziwa osoba. Mhm. I pisze na billboardzie wiadomości do osób, które przechodzą obok. No dobra, czyli reklama wygląda dla tych, co nas nie oglądają. To jest po prostu jakby biały billboard, gdzie z prawej strony jest logo Tesco, z lewej strony też jest jakieś hasło reklamowe, a w samej części środkowej pojawia się po prostu slogan jakiś zmieniający, tak? Bo nie jest to slogan, film, nie jest to żadne zdjęcie, nic takiego. Właściwie można powiedzieć, że to jest wiadomość do tego użytkownika, który przechodzi obok, tak? Do przechodnia, do jakby próba interakcji. Nie? I w lewym dolnym rogu oczywiście jest ten aspekt marketingowy, zapraszamy do najbliższego Tesco i strzałka do marketu. Wiadomo. I też jest ledwo widoczna, myślę, że tam na pierwszy rzut oka jej nawet nie widać. Mhm. Tutaj w tym miejscu pokazuję w lewym dolnym rogu. No i tak jak tutaj mamy, jak nowy marketing donosi, na billboardzie na przykład pytania, dokąd tak biegniesz do nowego Tesco dla przebiegającej obok osoby, tak? Tutaj o super płaszcz, zacytuję, muszę tego mikrofon. Szedł pan z bochenkiem chleba, to dostał wiadomość. Mam nadzieję, że ten chleb kupiłaś w Tesco. O, to pani akurat. Mhm. Super płaszcz, nie będziesz potrzebować torby na zakupy z takimi kieszeniami. I te wiadomości... Hope you got that bread in Tesco. Dokładnie. Te wiadomości są wyświetlane na billboardzie. Tesco zawsze było pionierem pewnych rozwiązań, bo pamiętam, kiedy Tesco było na polskim rynku, zresztą... Ceniłem sobie robić tam zakupy od czasu do czasu. To też to był jeden z pierwszych marketów, który tak naprawdę wprowadził inkowe etykiety, które zmieniały się po prostu poprzez przyłożenie chipu NFC. Nie? To był pierwszy market, który właśnie miał e-inkowe cenówki, tak, na półkach, więc oszczędzali na papierze, tak, one były tak naprawdę naładowane i tam ten bateria starczała prawie lifetime. I podejście po prostu z POS-em, tak, który obsługiwał w danym sklepie i szczytywał ilości produktów w różnych miejscach, no to wystarczyło, że przyłożył i ta cena się zmieniała, albo można było też zdalnie w danych punktach, jakby na mapie tego Tesco z marketu to zmienić. No i też był pierwszym marketem, teraz to jakby zaimplementował Kaufland w Polsce, tak, bo mówimy o Polsce, no to Tesco też wprowadziło pierwsze możliwość zeskanowania aplikacji i dostawało się ten skaner, z którym się jeździło, skanowało się produkty, wrzucało do koszyka, potem podjeżdżało do checkoutu, gdzie skanowało się QR code czy kod kreskowy w tym takim tablecie, no, przenośnym skanerze kodów i po prostu płaciło się, można było wyjechać, tak? A potem ten przy wyjściu z kasy trzeba było go włożyć w taki dock, ten skaner, nie? Więc to jest w ogóle bardzo dobre podejście i strasznie fajnie, bo co jest dosyć istotne, teraz jest straszny problem z natłukiem reklam, o tym gadaliśmy, ta personalizacja i ta umiejętność zaciekawienia w przekazie jest zajebiście istotna. Kiedy przykuwasz wiedzę i zaczynamy o czymś takim pisać czy mówić, szczególnie w redakcji naszego podcastu Luźno przy kawie, to jest już naprawdę pewien wypas. Pytanie, czy to jest aż taka personalizacja? Znaczy, właśnie, dobra, jest personalizacja w czasie rzeczywistym. Lepszej personalizacji nie dostaniesz już, bo tam człowiek patrzy na ręce. Tak, ale w sensie patrzysz na zewnątrz. Cholera, nie? Patrzysz na zewnątrz po prostu tego człowieka i jakby tu musi być naprawdę mądry copywriter, w sensie to, że zauważysz, że ma chleb, ale jakoś właśnie, żeby zainteresował...
Nie, to w sensie, że... Gumka pracuje. Po co to jest? Nie, ale to... Kamień niesie? Nie. Nie, ale chodzi mi o... Kurde. Kamień? Chodzi mi o to, że to nie jest większa filozofia jakby, tak? Ale chodzi mi o to, że właśnie z jednej strony ta reklama jest dosyć prosta, tak? Że to jest prostym cytatem, możesz jakby faktycznie engage kogoś na tą krótką chwilę. Więc to jest ciekawe. Natomiast no zobaczymy, bo ja się zastanawiam, bo mówisz, że tam copywriter jakiś siedzi, który to ogląda. Zastanawiam się, ile tych copywriterów oni będą... Znaczy, nie, no to jest, umówmy się, to jest akcja marketingowa. Happening, Adaś. Tak, happening, dokładnie. Jednorazowy, a nie akcja na masową skalę. Nie, ale wyobraźcie to myślę, sobie. Można było na masową skalę. ChatGPT podłączyć do tego i który ci potem... Na masową skalę? Ja już sobie wyobrażam ostatni dzień w pracy gościa. On mówi sobie, dobra, mam dość tego, chcę się zwolnić. I ostatniego dnia wyzywa ludzi na ulicy. To byłoby coś niesamowitego. Albo na tym pisze, już Adam i tak nie będziesz miał pieniędzy. Gościu. I tak już nie albo i tak już nie będziesz miał pieniędzy. I tak już nie będę miał pieniędzy, więc nie iść robić zakupów tutaj po lewej stronie. Fuj, co ty masz na mordzie. Na przykład. Przynosząc to na nasz rodzimy rynek, to tak naprawdę market Biedronka, jakby coś takiego zrobił, pytanie, jak bardzo by to chwyciło. Nie? Zrobił? W jaki sposób? Nie, mówisz hipotetycznie. Jakby zrobił hipotetycznie, jakby to mogło wyglądać tak naprawdę, ale jakimkolwiek pionierem zmian na tym polskim rynku FMCG tak naprawdę to powiedziałbym, że jest w tym wypadku Żabka, a niekoniecznie Biedronka. Orlen. To jest market mój ulubiony. Tak? Nie kupuję, ale no, myślę, że... Na Orle nie robię tylko siku, tak? Super, Kuba. To jest... Znaczy, no, ciekawe, ja tutaj tak zanotowałem, że no, dla mnie to jest trochę creepy, w sensie takim, no wiadomo, że to jest happening i tak jak mówimy, to jest jednorazowe i odbieramy to raczej jako śmieszne, ale wiesz, wyobraź sobie, że idziesz tak nocą, nie? Jeszcze na przykład lekko nafazowany i patrzysz, a tutaj... Chcesz jeszcze się dowalić? Zapraszamy do Tesco, jest tutaj po lewej stronie. Nie, zgadza się, to no, jest... Wiesz, nie wiesz, co się dzieje, nie? Nie, no tak, to jest zupełnie inna akcja i... Ale wiesz co, czy creepy, czy nie? No creepy trochę, ale creepy. Pytanie, czy w XXI wieku, Kuba, w tej ilości technologii, którą chłoniemy i o rzeczach, o których mówimy w naszym podcaście, to czy nas coś jeszcze zdziwi, jeżeli mamy ChatGPT, który doskonale, nawiązując do 174 odcinku, po prostu napisał wszystko, a też pewnie na okładce będzie to, o co poprosiliśmy, bo pewnie Maciej będzie o tym mówił, więc zostawiam trochę niepewności jeszcze w naszym dzisiejszym odcinku, no to nie, dla mnie to chyba nie jest creepy. Mi się właśnie podoba, że jest takie, ale z drugiej strony kuma, jaka taki... byłaby doskonała faza na rąbani goście, po prostu leca tam jeszcze napisane, czy chcesz się jeszcze na brędzgoli, zapraszamy do Tesco, we are open, we are still open, nie? Tesco było chyba całodobowe często też, nie? Też było, tak, właśnie dlatego uwielbiałem ten sklep, bo tam pierwsza w nocy mogłeś zapieprzać. No, album browara pringlesiki zazwyczaj. Za 4 browary, tam piąty gratis, nie? Ja wiesz, o godzinie 12:20 w nocy stwierdzam, o pringlesiki bym zjadł, o nie ma, dobra, Tesco jest otwarte, dobra, jedzie, nie? I nie jechałem tylko do sklepu. Jest ten problem, że jak wjeżdżasz i chcesz kupić tylko jedną rzecz, to zawsze wychodzi z miliardem. A jak jesteś głodny, to masz tam wszystko. O, na głodne, no to się źle robi dzisiaj, zakup. Dzisiaj miałem właśnie syndrom taki dokładnie, o którym mówicie, robiłem zakupy w Biedronce. Sztokholmski, całe szczęście. I dokładnie tak było. No, i jeszcze miałem z perspektywy, że i tak zaraz zrobię syndrom obiad. Fazowy. Tak, to właśnie było właśnie wywołane po prostu fazą. Gdybym nie był głodny, to bym pewno kupił mniej produktów spożywczych. Zapewne. Albo i inne. Wiktuałów. Jest takie ładne polskie słowo. Wiktuał. To polecam. Temat kończymy częściowo, ale że zostaliśmy w spożywczaku, to tylko powiem jedną rzecz. W czwartek robiłem zakupy w Biedronce w zeszłym tygodniu i wyładowuję z koszyka produkty, a przede mną starsi ludzie sobie robili zakupy i zbulwersowana starsza pani mówi 150 zł, dlaczego tak dużo? Rzeczywiście dużo tych produktów jest mało. Na co jej mąż mówi, no pani w kasie mówi, że no no tak tyle wyszło. Nic dziwnego, bo tyle pokazał ekran. Na co mąż tej pani starszej mówi, że no kupiłem wszystko to, co mieliśmy kupić tam. Jakieś wino, coś tam i tak dalej, nie? Na co ja mówię, no drodzy państwo, a co wy się dziwicie, jeżeli jest inflacja i wszystko zapieprzanie? Na co ta pani w Trójmieście do mnie mówi, że to jest wina Tuska. Kurwa, ja rozpętałem taką wojnę przy tej kasie, że próbowałem pani włożyć ekonomię w ciągu 3 minut, nie? Ale nie dało misja się, że społeczna, tak powiem. Misja społeczna sabotuje od 10 lat, wiadomo, z zagranicy. Ale słuchajcie, no jak coś takiego usłyszałem, pani generalnie nie zobaczyła żadnej korelacji tego, co się dzieje teraz i rozdawnictwa, które się pojawia całej reszty, jakby w przełożeniu na to, że płaci więcej. Szkoda. Ja cię podziwiam, większa że edukacja. Miałeś siłę. Znaczy miałem dobry dzień, tak naprawdę. Okay. Nie chciałem porozmawiać, ale w 3 minuty chyba nie da się jednak biomasie wyłożyć ekonomię odpowiednio. To wyzwanie dla mądrych tego świata, żeby... Na wyzwanie jest to granie. Ale jest coś takiego, też czasami mam tak, że
tylko czekam, aż ktoś mi da jakiś pretekst, żebym mógł jakoś tak skomentować, nie? Skomentować się trochę. I na końcu Maciej mówi, to byłem ja, Maciej Welc, podcast Luźny przy kawie. Ja tylko jeszcze tak właśnie... Ale masz rację, Maciej, bo to denerwuje. Nawet nie chcesz się włączać, przepraszam, Kuba, nie chcesz się włączać, ale... No kurde, podstawowe, podstawowe rzeczy, ale potem, i potem łączy się z czymś takim, że jakby mam ten przegląd z zachodu albo po prostu innych krajów, w których jesteś w stanie wyargumentować Oczywiście. Pewne rzeczy, a tutaj powiesz, no to jest, weź pipeczkę w A, i tak wiesz, jest po prostu pełne nie, ja mam... wszystko, co złe, nie? Słuchaj, straszną... Po czym jeszcze, czy masz problem? Straszną bolączkę nie? z tym, zaraz jadę do odwiedziny do mojej kuzynki, która mieszka w Curychu, gdzie było, jak było głosowanie a propos 500+, to zgadnijcie, co powiedzieli o 70% społeczeństwa szwajcarskiego. Powiedziało, że nie, a 10%, 20% nie oddało głosu, a tylko 10% było za, więc no. Więc jak słyszę na przykład a propos tej kultury osobistej pewne rzeczy, to jest taka bolączka, ale z drugiej strony, no jesteśmy tu po to, żeby to zmienić. Każda taka nasza rozmowa czy działanie jakby warto, żeby było... Przy naszych zasięgach dokładała szczególnie. Dokładała tą no, cegiełkę. Chciałem tutaj podać wątpliwości. Nie, no zasięgi tak. są całkiem niezłe. Pewnie, pewnie tak, ale chyba trzeba się trochę z tego wyleczyć, bo szkoda życia i naszego czasu. Nie, na dlatego edukację. My jesteśmy wyluzowani i mamy tą możliwość razem z naszymi słuchaczami do wylania tych gorzkich żarów w podcaście. Ja jeszcze chciałem tak ładnie to wszystko spiąć, bo teraz zobacz właśnie, jak będziesz miał te personalizowane reklamy w telewizji, tak? I będziemy wybierać, co ci pokazać, to nie dość, że ty nawet nie będziesz mówił, że to jest wina Tuska. Hipotetycznie załóżmy. Oczywiście. Tak? I jeszcze ja cię będę mógł reklamą w tym utwierdzić, bo będę ci mógł puścić, co chcę. Okay. Tak naprawdę. Tak? Na przykład serwis wiadomości TVP Info. No, zapraszający. Przykład, no będę mógł wszystko, tam, co mi się podoba. Tak? Bo wiesz, jak to no, marketingu płacimy, no to się, to mamy. Się zgadza. Nie? No i zobacz, jaki wtedy będzie dopiero, to będzie już gwałt, można powiedzieć, na mózg. Nie? No niestety tak, no ale to, no tak i może masz, o, fajnie Kuba mówisz, bo to rzeczywiście pytanie, dobrze, czy ludzie sobie z tym poradzą. No, no jak jeszcze wtedy, teraz już zobacz coś, co się dzieje i ja tylko chcę, całe szczęście, brnąć, ale zobacz co się dzieje, a zobacz co się dzieje, jak będzie się działo. Tylko całe szczęście reklamodawcy, ci, którzy autentycznie chcą zarabiać pieniądze, a nie rozdawać albo rozpuszczać pieniądze nie swoje, to wiedzą, w co ładują i wiedzą, czemu mają służyć te reklamy. Ale masz rację, że to może być dość niebezpieczne jeszcze w, tak. w tej koncesji rządowej, tak bym to powiedział, żeby coś takiego się pojawiało, nie? No dobra, no cóż. Ależ to jak już mówimy, to króciutko mogę? No, mamy trochę słuchaczy, mam nadzieję, że nie zanudzę tylko o tym. Proszę. Ale powiem, że doskonali ludzie niestety chylę czoła przed Prawą i Sprawiedliwością tylko dlatego, że doskonałych ludzi od TikToka zatrudnili, którzy doskonale robią treści na TikToku. Tak? Robią doskonałe treści i wrzucają. Jednak oglądasz ileś... TikToka. No. I to jeszcze prawie. A mówił ostatnio, że. Nie, no, nie, nie. Nie, nie, pod kątem Adam... marketingowym. Ja to robię, nie robię Adam tylko. To robię to research, tak jak z tymi dziećmi na Instagramie. Ja nie wiem, o czym oni mówią, dobra, o jakich dzieciach. O tych dzieciach, których nie pokazujesz twarzy na Instagramie. Jezu, dobra, a, może... dobrze, to o swoich dzieciach. Tak, dobra. Tak, tak. Twoje. Przejdźmy dalej. Ja bym został w temacie i... Maciej chciał. Maciej, dawaj. Siebie, bo... Timer był? Już lubię. Myślę, że nieraz już, znaczy jestem pewien nawet, że nieraz już gadaliśmy o tym, jak ciasny jest rynek komunikatorów, komunikatorów różnych mediów społecznościowych. Że nie ma specjalnie miejsca na coś nowego. Były różne no próby, tak, żeby wrzucić coś tak. nowego. Ale polski wizjoner uznał, że da radę. I odpaliła się kampania. Oświeć jeszcze. Crowdfundingowa. Nie, jakby próbuję złapać, do czego dążysz i co mówisz. Nie wyświetlam nic. Rozpalmy gadu-gadu. O kurczę. Widzę, że tutaj gadu-gadu. Szykuje się wielki powrót słynnego GG gadu-gadu. Ten, zastanawiam się, czy ten dźwięk słynny zostanie. W każdym razie, polski, właściciel polskiego komunikatora, tutaj gadu-gadu, zapowiada właśnie crowdfunding, który ma sponsorować stworzenie, wprowadzenie nowej technologii i powrót gadu-gadu, najpierw na polski rynek, potem z perspektywą zawodnięcia światem. Toki-toki? Nie, pozostaje gadu-gadu. Tok, pozostaje gadu-gadu. Ale, gadu-gadu. A czy jesteś w stanie powiedzieć, Maciej, czego ma dotyczyć nowa technologia, bo rozumiem, że to jest dalej ideą ma pozostać po prostu gadu-gadu, tak? Autokorekta będzie. Ma być to aplikacja mobilna, nie strona? Tak, no, okay. A to aplikacja mobilna to dawna już no było, tak, ale... jakaś taka odświeżona pewno. No, o, ekstra wygląda. Dobra, tak, ja tu wrzucę i uwaga, jeszcze tutaj, zdjęcie. No właśnie, jak zapowiada. Jak przyznała spółka, przez wiele lat na przeszkodzie w rozwoju komunikatora stał nieskuteczny model biznesowy i przestarzała technologia. I teraz...
Gadugadu ma się stać aplikacją społecznościową z wieloma nowymi funkcjami, w tym narzędziem do szybkich płatności. Masz tutaj Apple Pay'a? Nie, nie Apple Pay, Gadugadu Pay. Znaczy nie wiem, czy tak się będzie nazywało. Gigi Wallet jest napisane, Gigi Wallet jest tutaj. Gigi Wallet. Ale jak to mówisz, to oni chyba cię powinni zatrudnić, powiem ci, bo jak to mówisz, to aż bym sobie pobrał. No. Uwaga, jeszcze nowe technologie, w tym m.in. rozmów audio-wideo. Wow. Nikt tego nie ma, nikt tego nie ma. We wszystkich wersjach GG oraz szyfrowanie end-to-end. Nikt tego też nie ma, żadnego szyfrowania. Generalnie same nowości. No, no to grubo, grubo. Nie, z tego co opisują, to możesz zostać współwłaścicielem, możesz zasponsorować znaczy, jak właśnie kupujesz, w crowdfundingu. Jak kupujesz aukcję, bo tak naprawdę wchodzi to na Emiteo. I możemy tak naprawdę zakupić aukcję, akcje spółki Gadugadu. No tylko... pierwsze dwa zdania to tak rzeczywiście, jakby Maciek mówił. Myślałeś, że GG przestało... Weź to powiedz. Myślałeś, że GG przestało istnieć? Nic bardziej mylnego. No. GG zatrudnicie marketingowca? 23 lata to już istnieje, ale nie? Ostatnio się spotkałem właśnie, mailowałem z kimś i miał w stopce normalnie GG i numer. Nie mówię... Kurde, że ktoś jeszcze tego używa. Znaczy pytanie w ogóle, czy ktoś tego używa, no tak jak widać, naprawdę, tak, bo w stopce dajesz GG. To podobno jest, tak, to było gdzieś w artykule, już zaraz postaram się znaleźć. Ja zastanawiam się tak naprawdę, na ile odgrzewany kotlet stary, który kiedyś naprawdę był dobrym narzędziem, bo było ICQ na polskim rynku, tak naprawdę na rynku światowym i Polacy korzystali z tego, był Tlen, O2, potem było Gadugadu. Nasza klasa. Nasza klasa, ale... Dochodzę tylko do momentu komunikatorów, czyli tego elementu szybkich czatów, przechowywania i archiwizowania wiadomości, to Gadugadu było pierwsze w sposobie używania tego programu, wyglądu, listy użytkowników i pewnych rzeczy. I chodzi tylko o to, że kiedy ten rozwój następował, Gadugadu w pewnym momencie przestało istnieć, potem się pojawiło. I ja rzeczywiście powróciłem do tego Gadugadu, ale nikt z niego nie korzystał, bo jeżeli, wielokrotnie o tym mówiliśmy, mamy te 29 milionów użytkowników Facebooka, no to oni równoznaczne z użytkownikami Messengera i wygodniej jest na Messengerze. Pytanie, co musiałoby dać jeszcze Gadugadu, żeby ludzie chcieli wrócić? Znak teraz Polska? Wiesz co, w dobie, bo teraz pomyśl, Maciek, tak jak od tego pytania, które zacząłeś, że ja uważam, że nie ma przestrzeni na komunikator, bo zobacz, ile my tych komunikatorów mamy. Ja już uważam, że nie ma przestrzeni. Messenger, no. Załóżmy, że Snapchat też, Instagram, poczekaj, tylko ci postaram się wymienić. Telegram, Signal, WhatsApp, czy coś jeszcze? Właściwie, no, Google WeChat. Google Chat mógłby być. Tak, oczywiście. Viber też. No, tak, wiele. No, iMessage, Android, wiadomości Androida. To byłby taki, który przynajmniej na początku, no wiadomo, w perspektywie ma być większe, ale na razie jest tylko na Polskę zamknięty tak naprawdę. No, jednak jak już mamy komunikator korzystający z internetu, no to chcielibyśmy, to znaczy, żeby to było coś powszechnego w jakiś pytanie sposób. Pytanie jest takie, to zadam, zrobię szybką sondę. O, dawaj, ale wśród nas czy wśród słuchaczy? Wśród was, nie, bo słuchaczy może też. No to napiszcie na czacie, jak jesteście z nami, a jest was kilka osób, napiszcie, czy... Nie, naprawdę. Napiszcie, czy korzystalibyście z Gadugadu, jeżeli powróciłoby, tak? Czat, linia jest otwarta i pytanie. Kuba, korzystałbyś? Jakby teraz szybkie pytanie, wraca Gadugadu, ściągasz, korzystasz? Nie. Adam, na próbę, na miesiąc próbny. No nie, raczej nie. I teraz pytanie jest takie, ja może bym też ściągnął? Znaczy, ja może bym ściągnął, ale... Ja bym ściągnął, ale myślę, że nie, w dobie tego wszystkiego mnogości innych nie ma czasu. Innych rzeczy, nawet my mając, może ktoś na czacie napisze, nawet my mając grupę tak naprawdę, używamy naszej grupy albo na Messengerze, albo na Telegramie, tak? I to jest jakby wszystko. Tak. I teraz wybraliśmy już, co nas interesuje i tak naprawdę oprócz mediów społecznościowych, czyli TikToka, który zagościł w 2015 roku dość mocno, wszedł, to był jeszcze okres, kiedy można było wjechać na ten rynek. 2023 jest tak, za późno. Mieliśmy oczywiście już te rozmowy, nie wiem, czy pamiętasz jeszcze w międzyczasie, a propos, czy jest miejsce na medium społecznościowe, jak były te dramy z Twitterem i tak dalej. Natomiast ja zastanawiam się, że jestem w stanie sobie wyobrazić w alternatywnej rzeczywistości, że jeśli hipotetycznie GG zrobi naprawdę jakąś wow, bombę, chat aplikację, która będzie jeszcze miała milion innych feature'ów, które wszystko to zepną? Może, ale... Tylko te opisane feature'y... Ale co miało mieć? Ale mapy? Nie wiem właśnie. Wysyłanie prezentów? Ja ci powiem... Nie wiem, może ten... Chodzi też o, nie wiem, jakiś super prosty interfejs, natomiast prawdopodobnie skończy się tak, jak powiedzieliśmy. No, znaczy, no może wiem, no być kwestia tak, odświeżenia i nowości tak, tego, że jest. Jeżeli Gadugadu pozwoliło mi, by powrócić do mojego czterocyfrowego numeru konta, to spoko. Ale prawdopodobnie cztery miałem cztery cyfry tylko. No.
Podobno, taki stary jestem. Według artykułu połowa Polaków kiedyś skorzystała. Na pewno, na samym początku pamiętam, bo to jest trochę nawiązanie do tego, niestety nie wyświetlę, bo mój telefon służy jako kamera, która zbiera Adasia i Kubę, ale gadu-gadu zawsze pozostaje w głowie tym, że jak mieliśmy listę użytkowników, to był krótki status, na którym pisałem, jak się czujesz. I ja dzisiaj to mówiłem Maćkowi, jak jechaliśmy tu do naszego studia, razem w windzie byliśmy, to ja mówię, że Maciej jest jedyną osobą u mnie na koncie na Instagramie, która w coś w statusie pisze. Więc ja też do Maćka piszę i w pewnym momencie, znaczy Maciej mi nie odpowiada w statusie niestety, tylko odpowiada mi wiadomości prywatne. Ja mam tutaj wielu wiadomo, że ma wielu odbiorców i nie będzie jakiemuś prykowi odpisywał, nie? Wiadomo, w statusie. Ale chodzi o sam fakt tego, że dochodzimy, ludzie może potrzebują tego powrotu, ale dla samych rozmów na statusy to raczej... Nie no, w sensie ja myślę, not że... this time. No ja myślę, że my eksperymentalnie, już z Adamem zapowiedzieliśmy, że spróbujemy dla was, zobaczymy. Na pewno nie będziemy kupowali akcji. Jeżeli ja nie będę kupował. Nie powróci, bo on jakby cały czas funkcjonuje i ma 18 tysięcy płatnych subskrybentów korzystających z wersji premium. Więc on niby tak... Przepraszam, jest wersja premium na gadu-gadu? Tak, obecnie z tego co słyszałem nawet nie możesz... Masz limit chyba wiadomości, jak nie masz premium? Czy coś takiego? Nie wiem. Czekaj, ale gadu, jest gadu, 18 blog. Tysięcy płacących użytkowników. Użytkowników sklep. Premium. I podobno się utrzymuje na stałym poziomie, ale no nie wiem. Dzisiaj się nowych rzeczy dowiaduję. A jest, jedyna, gadu, gadu, premium. Jedyna szansa na gadu, baner gadu. Okolicznościowy w oknie powitalnym. Proszę, jesteś najkochańszą mamą na świecie. Baner okolicznościowy 24 godziny na 7, 30 online. Złotych. To jest... Jak impost. Kartka okolicznościowa. Ale gadu-gadu. Masz firmę? Pokaż to, pomożemy ci zdobyć nowych klientów. O 300 zł ja w banerze. Ty bierz. Gadu-gadu i school. O, i widzisz, pięciocyfrowy numer gadu-gadu za 100, czterocyfrowy za 400. I widzisz, i to jest właśnie to, bo jeżeli mógłbym powrócić do czterocyfrowego numeru i nie musiał za to gówno płacić, tylko po prostu 7. miałem ten numer, to nie byłoby problemu, nie? Ale poczekaj, gadu-gadu premium na 12 miesięcy. Zyskajesz 3 miesiące premium. Co masz? Bez reklam na każdym urządzeniu, na jakim się zalogujesz. Czyli przedsiębiorca wydaje 300 zł na 30 dni, żeby był jego baner, ale ktoś usuwa to, żeby... Bo ma gadu-gadu premium. Tutaj jakby model biznesowy mi się troszeczkę nie spina. Więcej miejsca w galerii, bo aż do 100 zdjęć. Wow. Za 7 zł mam 10 terabajtów w chmurze Google. Dziękuję, podziękuję. Za 44 zł rocznie, dziękuję. Nielimitowane wiadomości, zaproszenia wysyłane do osób z katalogu publicznego. Nielimitowane wiadomości, zaproszenia wysyłane do osób wylosowanych w ruletce. Ale to jest zajebiście innowacyjne. Ruletka tu nielimitowane jest. Nielimitowane wiadomości. No słuchaj, ale zobacz, poczekaj, że wersji... Poczekaj, twój profil, wiesz, mogę? Twój profil w czołówce wyników wyszukiwania w katalogu publicznym. To taki jak LinkedIn ktoś Premium. Adam, jak tu się ktoś Adam, to od razu Borodo. Od razu. Będzie. Adam Borodo. Osoby bez GG Premium mogą pisać z tobą do ciebie bez żadnych limitów. A bo zobacz, bo zobacz, bo na przykład jak nie masz premium, to właśnie przeczytałem, że masz napisane, że wiadomości do nieznajomych 10 osób na tydzień, zaproszenia do nieznajomych możesz mieć 10 osób na tydzień. Ale Adam, teraz pytanie jest takie, co ma być, czy ja mogę użyć brzydkiego słowa? Ja już użyłem, więc... Co ma być innowacyjnego w programie, za który ludzie mają wydawać pieniądze, żeby zakupić akcje, po to, żeby partycypować w rozwoju tego programu, który na wstępie ma jakiś premium, gdzie ja mam Messengera, który miał nielimitowaną archiwum czatów, rozmów, osób i wszystkiego, ja co tylko chcę. Mogę do ciebie pisać bez limitu, mimo że nie masz premium. Ale pomyśl tak. Kuba, a może chciałbym mieć limit, jak do mnie piszesz? Ale myślę, że żebyś to pisał jedno słowo, na tydzień czasu jeszcze. Myślę, że my na naszej grupie mamy chyba więcej niż 100 zdjęć. Na pewno mamy więcej niż 100. Zdecydowanie. No to... To już jesteśmy, ile do przodu? 44 razy 4. Czekaj, 40. To już dobre, kurde. Tak, dostępne. Ale wystarczyłoby, że jeden z nas by miał premium, to wszyscy moglibyśmy do niego pisać za darmo. Właśnie. Widzisz. Czyli tak jak na Netflixie do ostatniego czasu. Ale też zwróćcie ważną rzecz, że przy 12 miesiącach zyskujesz 3 miesiące gratis. Super. Tańsze jest nawet niż Amazon Prime, więc warto z tego skorzystać. No tak. I jest duża ilość i wysyłka jest natychmiast. Ocena 3 gwiazdki. I no, w ogóle ktoś to ocenił jeszcze, no to w ogóle... Ale teraz zastanawiam się, czy funkcja płacenia wewnątrz aplikacji gadu-gadu też jest płatna. Na przykład musisz zapłacić 200, żeby móc zacząć płacić telefony przez gadu-gadu. Albo prowizja będzie od każdej płatności. Wiesz co? 2%. Ja tak patrzę na to i... Zobacz, i przy tym
abonamencie premium właśnie powinieneś dostawać ten żółty t-shirt za 29,90, że komunikuję się na własnych zasadach, bo mam premium. Nie? No własnych i gadu rzeczywiście ustala własne zasady w komunikacji międzyludzkiej. Ale zaskakuje mnie, że jednak 18 tysięcy użytkowników płaci za to premium. Jest jakaś oni taka... jeszcze nie doszli do tego, że jest Messenger, czy... No, bo to tutaj biznesowo, może zobacz, sentyment. Firma no, od 20 lat jest w internecie, no i mieli ten zawsze na stronie, było gadu, żeby skonsultować się, no to może zostało, to chcieli premium, żeby każdy mógł do nich pisać bez limitu. Ale też jednak zauważyłem taką autorefleksję, bo tutaj w artykule na Nowym Marketingu było powiedziane, że uważają, że ich system, model biznesowy był problemem. To może jednak kurde, coś... No, ale... to wow! Ale wow. Copyright jest całkiem niezły, bo tu jest napisane, bo zastanawiam się, co jest w pakiecie firma. Wybierz pakiet kolejnych 5-cyfrowych numerów dla twoich najlepszych pracowników. I możesz za 500 zł kupić pakiet firma. Takich prezentów nie daje się bez powodu. Nie każda osoba w twojej firmie ma szansę otrzymać elitarny numer gadu-gadu. Poczekaj, jeśli prowadzisz firmę, to wiesz, że to detale decydują o tym, jak odbierana jest twoja marka. Raczej. Również wśród twoich pracowników. Dlatego po raz pierwszy w historii gadu-gadu stworzyliśmy pakiety elitarnych, 5-cyfrowych, kolejno następujących po sobie numerów gadu-gadu. Firma 5, firma 10 oraz firma 20. Wybierz pakiet dla swojej firmy i koniecznie dopisz go do listy, które wyróżniają cię na tle. Teraz uważaj teraz, nie? Jest wigilia firmowa, wszyscy siedzą, zakończmy tą beczkę jedzą śmiechu. Sobie pierożki i wchodzi szef i mówi, słuchajcie, w tym roku zamiast premii macie tutaj 5-cyfrowe numery gadu-gadu. No, przecież... Powinny być w takich kupach. Ale jak szefie, one 500 kosztują. Ja bym wolał Sodexo dostać firma, od ciebie. Pakiet firma. Ale... Nie kupię ja. Pakiet firma, wiesz. Ale dostałem fakturę. Powiem tak. Przepraszam, 600 zł. Jedyne, co ja bym widział tak całkiem poważnie, żeby gadu-gadu mogło gdzieś zaistnieć, to AI wykorzystane tak dobrze jak w Edge'u, bo ja nie myślałem, że kiedykolwiek jeszcze w życiu pobiorę Edge'a, po naszym ostatnim odcinku od razu to zrobiłem. I myślę, że dużo generalnie użytkowników tak zrobi. Także coś po kroju tego, no może niekoniecznie nielimitowane wiadomości, ale takie zaawansowane AI. Szanujmy się, tak, trzeba ograniczyć. No, ale myślę, że to ponad, no, z całym szacunkiem, myślę, że to chyba za wysokie progi. Jeżeli byśmy robili ranking tematów, które przygotowujemy na odcinek, to myślę, że dzisiaj bezapelacyjnie wygrywa Maciej. Bo jeden, a jaki celny. Ten gadu-gadu jest naprawdę, no nie, jakby... Gadu-gadu. Jeżeli słucha nas ten pan starszy już, który tak? stworzył gadu-gadu, to nie idź tą drogą. Ale poczekaj, ale bo ty już hejtujesz, a ty nawet... Nie, ja nie hejtuję. No, ale czy usłyszałeś, może okaże się, że emisja się uda, wezmą kupę kasy od inwestorów, pompują i marketing i pojadą na wakacje. A potem zrobią o nich film na Netflixie, tam gadu-gadu, jak zniknęły miliony. Nie no, ale daj szansę. Za cztery bańki to fajne wakacje. Czekaj, bo tutaj ważna rzecz. Obecnie przychody fintechom, czyli tej firmy, która... Ale ona się może czymś jeszcze zajmuje. ...pochodzą z usług finansowych oraz samego komunikatora, w tym z reklam oraz GG Premium. W 2022 roku szacunkowe przychody spółki wyniosły blisko 4 miliony złotych. Ale poczekaj, ja szybko wchodzę na KRS i... Znaczy, bo to spółka... Nie, to będę musiał głębiej pogrzebać sprawozdaniem finansowym. Natomiast problem polega na tym, znowu że przychody to... złapał dziwnie. Przychody to jedno, a zupełnie co inne, ile ona zysku ostrość pogląda. Na Adama komputer jest ostrość teraz. Dobra, Adam, nieważne. Adam, czy mógłbyś przesunąć komputer delikatnie bardziej do siebie? Jeszcze trochę. Nie za bardzo. O, dobrze jest, dobrze. Przesunąć, teraz musisz tak, Adam, trochę... Dobrze. Przesunąć. O, jest dobrze, jest, nieważne, dobrze. Dobra, ja mam ostatni temat na koniec, 53. minuta i przejdziemy może do flata. Chyba tak. Co wy na to? No, ale to nie możesz się za bardzo rozwodzić. Nie chcę. Może na dwie części podzielisz, wiesz, trochę tutaj dasz taki teaser i potem dokończysz. Bo ja chciałem o kupie porozmawiać. No nie, no stary. No. Gówniane zakończenie, no, tak powiem. No nie, miało być fajnie. Mówię, dobra chłopaki, my się ładnie ubraliśmy się elegancko. Dobra, dzisiaj robimy podcast, na, wiesz, luźno przy kawie, na poważnie. Ja mam brudną koszulkę. A ty tu o kupie. No, brudna koszulka, łysy. Gdzie włosy zgubiłeś? Jakiś problem. Ale on jest tutaj tym, bossem. To może mówić o czym chce. Nie chodzi o to, ale... Dawaj to gówno. Daję to gówno wam, ale nie wam, drodzy słuchacze, tylko chciałem was poinformować, bo Elon Musk przychodzi sam siebie,
bo ja bym chciał nawiązać do tego pana. Dziękujemy, to by było na tyle. Wraca jak bumerang. Nie, wraca jak bumerang, bo część rozwiązań w samym Twitterze ma sens, które się pojawiają, ale sam Elon Musk w pewnym momencie mówił o tym, że jest taki e-mail press@twitter.com. Okay. To jest e-mail jakby biura prasowego Twittera i każda duża platforma, nie tylko społecznościowa, ale ogólnie jakby każde jakieś tam medium, które tym bardziej jest spółką akcyjną lub też nie, no musi mieć biuro prasowe, które też w jakiś sposób wydaje pewne komunikaty. Wiemy, że ten pan zwolnił 3/4 wszystkich pracowników Twittera tylko po to... Dużo liczb. Dużo liczb. 3/4 wszystkich pracowników, którzy pracowali prawie w tej firmie, tak? Bo to mniej więcej tak wychodziło. I Elon Musk jakby stwierdził i poinformował, że na pytanie kierowane na adres mailowy Twittera dla mediów będzie automatyczna udzielana krótka odpowiedź, której będzie emoji, które przedstawia kupę. Czekaj. Ale świetnie. On stwierdził, że w ramach oszczędności w Twitterze zwolni cały dział PR-u i jakby relacji z mediami i tak dalej. Całe biuro prasowe zwolni, niestety. Tak, całe biuro prasowe zostało wywalone. I zobaczcie, bo na zbity pysk. Autoresponder na kupę. No zwróć uwagę, że Elon Musk tutaj napisał, że press at Twitter now autorespond with kupa emoji. I teraz jak ja sobie wezmę Wojtka Kardysa sobie, nie Wojtka Kardysa, tylko Jakuba Biela. A może wyślij maila po prostu? Zaraz mogę wysłać, ale tak naprawdę zrobił to za nas Jakub Biel, który też sobie to wrzucił ostatnio. I zobaczcie, wysłał maila 12 godzin temu z napisem: poproszę, dzień dobry, kupę. Jestem marketerem z Polski, piszę na oficjalny adres mailowy biura prasowego Twittera, gdyż chciałbym poprosić o kupę. W Polsce nam brakuje takich zdrowych, bogatych. Pozdrawiam, Jakub Biel. I zwróćcie uwagę, że odpowiedź po kilku sekundach. Emoji kupy. Kurwa. Co ten człowiek robi? No to jest, tak, to jest jakby podsumowanie całości. Wielomiliardowa spółka, gigantyczne jednak medium społecznościowe. Ja zaraz napiszę, znaczy nawet nie wiem, czy jest sens pisać tak naprawdę. Nie. Na okładkę możesz. Emoji nie, bo im do roboty dołożysz temu biurowi prasowemu, które tam i teraz jakby, znaczy wiemy, że ten facet jest nieprzewidywalny, wałkowaliśmy wielokrotnie ten temat, on jest krótki, dlatego go wrzucam, ale kurde, no... No gówniana sprawa. Myślałem, że to fake, to nie jest fake, to działa. No gówniana sprawa, więc jeżeli ktoś by chciał dostać... Dobre gówno. Ale z drugiej strony, jakby ktoś chciał dostać emoji kupę, bo na przykład, no ładne jest te emoji kupy tak podoba naprawdę. Się? Nie, no jest, ładna jest ta kupka. Aha, okej. Okay. Jakkolwiek to brzmi. Chciałby dostać, no to może napisać po prostu maila na press@twitter.com i dostanie. To może zrobimy taki challenge dla słuchaczy. Słuchajcie, piszcie do nas i my, tak jak biuro prasowe Twittera, będziemy odpowiadać. Nie, wystarczy, że jak dołączycie do naszej grupy na Telegramie, to każdego będziemy witali emoji kupą. Super. Tak jest. Przejdźmy w takim razie do zakończenia i przejdźmy może do Flat White'a. Co, żeby nie było. Jeszcze jest najpierw wątek ważny jeszcze do poruszenia. Warto byłoby podziękować naszym kochanym patronom, którzy zasubskrybowali nas, zostali naszymi tutaj patronami, wspieraczami na patreon.com/lpkpodcast, dokładają swoją cegiełkę do naszego podcastu, a należą do nich Natalia, Marta, Bartosz, Julia. Dziękujemy. Ale Maciek, chciałem powiedzieć, że widziałem, jak się siliłeś, żeby dorównać co-pilotowi z poprzedniego odcinka. No, wyszło ci nieźle, ale myślę, że jeszcze musisz trochę nad długością tekstu popracować i prawie. Do czego nawiązuje Kuba, jeżeli do nas dołączacie dopiero w 175 odcinku, to polecamy jeszcze przesłuchać poprzedni. To będziecie jeszcze widzieli, do czego troszeczkę nawiążemy do tego w Flat White, który już zaraz odpalamy. I jeszcze chwilka Hashtag współpraca, ponieważ z kodem LPK 2023 20% zniżki na kawawbiurze.pl, na kawę marki Veronesi. Jaki mindfuck z jednej i z drugiej strony można zobaczyć. Tak. Tak, posłuchajcie, na stronie kawawbiurze.pl. Czyste złoto, można by powiedzieć. Na stronie kawawbiurze.pl nieodłącznie już od prawie 2 lat. Jest z nami kawa w biurze.pl i doskonałe kawy, więc w tym miesiącu cały czas nierozłącznie Veronesi z kodem LPK 2023 20% tanie, jak to powiedział Maciej.
Zachęcamy was do zakupów i oczywiście hashtag współpraca musi się pojawić, więc tak też czynimy. I też będziecie mogli wtedy siedzieć przy kawie, słuchając, tak jak Adam powiedział, podcastu Luźno przy kawie. No i to jest taki pozytywny mindfuck. I nawet nie musicie być w biurze, żeby kupić kawę od kawy w biurze. Ale możecie zostać patronami na stronie do zostawania patronami, tak. Czyli patreon.com/lpkpodcast. Zostawcie nam gwiazdeczki też na Spotify i tam, no wszędzie wiecie. Zasubskrybujcie, tych subskrybentów na Spotify mamy 480 sztuk, więc jest całkiem nieźle. Kiedyś było 420. Osób, no nie wiem jak to nazwać. Tak, no. Przepraszam, kochanych osób, za co wam dziękujemy. 480. Dobra. Myślimy, że was będzie więcej. 480, tak, ale polecajcie i zachęcamy was do tych ekstra odcinków. To jest raptem 3 dolce miesięcznie, niecałe 15 zł. Wciąż dużo, ale za ten ekstra research, który dostajecie na nasze rozmowy, gorąco was zapraszamy. To co, uważam, że odcinek nagrany? No, chciałeś Maciej, Kuba coś powiedzieć. Chciałem się zapytać, czy na 500 subskrybentów na Spotify robisz salto? Tak. Dla fanów. Ale takie na żywo? Może być nagrane. Na żywo, a może być nagrane. O, tak, dla sub, tak, zrobię. Dobrze. Mhm. Dobrze. Tak, będzie. To dobijajcie do 500. Zapraszamy was też, dołączajcie do naszej grupy na Telegramie. Dziękujemy wam bardzo serdecznie i życzymy wam super, mogę tylko przynacisnąć tutaj, super udanego tygodnia, weekendu i kiedykolwiek będziecie nas słuchać. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. Na razie. Słuchaliście LPK Podcast. Zapraszamy na www.luźnoprzykawie.pl. Do usłyszenia jak zawsze w piątek, punktualnie o 7 rano.